dobry. Jest sobota, 19 lutego. Jedziemy na marinę, bo musimy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z naszą łódką. Czy Spellbound przetrwał uderzenie sztormu Yunis? No mamy nadzieję, że tak, że wszystko jest w porządku. Bardzo silne wiatry były. Chyba u nas na marinie to tak do 70 węzłów dochodziło, natomiast na wyspie White, na punkcie Needles odnotowano 115 węzłów. Przerażające to jest trochę. Mamy nadzieję, że nasz Spellbound przetrwał i że wszystko jest w porządku. Także no, zobaczymy. Do zobaczenia na miejscu. Pa! Wybrzeża, tym robi się uroczo bardziej. Wiatr no silniejszy, da się poczuć. I co, zostało nam 26 mil. Tak to wygląda. Zaczęło padać, także no, trzeba będzie się dobrze opatulić, żeby nie zmoknąć. Może na marinie nie będzie padać, może to przejdzie, no zobaczymy. Na razie jest tak. Zbliżamy się do mariny, proszę, tak to wygląda. Pogoda nie zachęca. Marcin właśnie powiedział, że on zostaje w samochodzie. Także ja muszę chyba iść. Paskudnie, paskudnie to wygląda. No to ubieramy się, kochani, na tą wyprawę. To wygląda. Trzeba się ubrać w samochodzie. Wierzcie mi, że jest okropnie. Słychać wiatr, jak mocno gwizda, a deszcz leci prosto w twarz. Więc jest po prostu paskudnie. Ktoś tam zabezpieczył grota. Słuchajcie, super po prostu. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Tutaj szoty odfoka luźne, ale generalnie nic się nie dzieje z fokiem. Nie wiem, czy to będzie widać, jak ta łódka lata nasza. Po prostu lata niemiłosiernie. Także South Sea Marina, jesteście the best. Naprawdę, dzięki wielkie. Jak tego źródła wchodzić, to możesz? No wchodzimy, wchodzimy, zobaczymy. O, tak to wygląda z bliska. Tu, o, super, super zabezpieczone to wszystko jest.
tutaj wszystko jest ok. Tutaj to leży i bardzo dobrze, niech leży. Okej, dobra, otwieramy łódkę, zobaczymy jak to się rozwija. Gra. To co zazwyczaj, nawet chyba nie bardzo. Nie, bo tam jest papier. No właśnie, mam wsiąkę ten papier wtedy. A, gra. To co zazwyczaj, trochę wody. Normalne. Brudno, ale sucho. Także wszystko gra. No i ekstra. W sumie jest ok. Tutaj też nic się nie dzieje. Nie wiem, czy to sprawdziliśmy, czy gra. Chłopaki z mariny nam zrobiły super supeł. Wcale nie jest przyjemne być na łódce w taką pogodę. Cześć. Zasuń, załóż to, a ja zakluczę. Masz, Marcin. Chyba tylko wpada na chwilę, sprawdza co się dzieje z łódką i jedzie do domu, bo siedzieć nie ma co, jest wstrętnie.